to pierwsza część demonstracji prezentujących możliwości Ledger w SQL Server 2022. Najbardziej ogólnie mówiąc, tabele typu Ledger pozwalają mieć pewność, że ciągłość modyfikacji danych nie została naruszona. Nie tylko poprzez rejestrację zmian, ale także zapis w tabelach systemowych zaszyfrowanych struktur dotyczących transakcji i ich późniejszą weryfikację. W tej części zaprezentuję, jak tworzyć tabelę Ledger, jak analizować historię zmian, korzystając z tabel zmian, wygenerowanego widoku i obiektów systemowych. Tabele typu Ledger tworzymy w regularnych bazach danych. Istnieją też specjalne bazy ledgerowe, o których nie wspomnę w kolejnym odcinku. W tych bazach wszystkie utworzone tabele automatycznie zapisują historię zmian. Przechodzę więc do bazy AdventureWorks, akurat wersja 2019, jak w poprzednich przykładach, i tworzę prostą tabelę składającą się z 7 kolumn. Wypełnię ją zaraz danymi pochodzącymi z bazy AdventureWorks. W opcji Weave dodanej do polecenia Create Table należy określić, że włączamy mechanizm System Versioning i dodatkowo Ledger również on. Podobieństwo z Temporal Tables nieprzypadkowe. Na liście tabel po utworzeniu tego obiektu pojawi się taka specjalna tabela, jeśli dysponujemy najnowszą wersją Management Studio, wersją 19. Ta tabela ledgerowa zostanie oznaczona odpowiednio piktogramem, dodatkowy opis Update Table Ledger. Mamy bowiem dwa rodzaje tabel ledgerowych, w kolejnym odcinku więcej o różnicach. Tym razem zajmiemy się tymi tabelami, które mogą być aktualizowane. Dodatkowo, kiedy rozwiniemy szczegóły tej tabeli, zobaczymy tabelę na historię zmian. Tabelę, do której będą przenoszone skasowane rekordy i te poprzednie wersje tych zmodyfikowanych. Ta tabela została wygenerowana automatycznie wraz z naszą tabelą Employee Rate i ta nazwa też została wygenerowana. Wolę określać jej nazwę. Możemy to zrobić, dodając obok System Versioning On właśnie nazwę tabeli historycznej. Skasuję więc moją poprzednią wersję Employee Rate i utworzę kolejną. Teraz znacznie lepiej to będzie wyglądać. Employee Rate History i Employee Rate. Teraz wstawiamy dane, po to, żeby zaraz je odczytać. Ta tabela bowiem jest pusta. Te dane pochodzą z bazy AdventureWorks, 10 pierwszych pracowników wraz z informacją o ich stawkach. Staram się wybrać dane, które można uznać za wrażliwe, za takie, które nie powinny być zmieniane przez niepowołane osoby, nawet jeśli te osoby są administratorami tego systemu bazowego. A więc tak wygląda zawartość tej tabeli, 10 wierszy poszczególnych pracowników. Akurat tak się składa, że mają one tą samą stawkę, wszyscy to technicy. Tabela Employee Rate History, ta druga wygenerowana, jest pusta, no bo nie dokonaliśmy jeszcze żadnych zmian wśród tych wstawionych rekordów. Jeśli spojrzymy na widok, na zawartość widoku systemowego SysTables i odfiltruję wszystkie te tabele, które się zaczynają od Employee, tutaj możemy wyróżnić na liście Employee Rate i Employee Rate History dodatkowe atrybuty Ledger Type Dest, określający jaki to opis typu tej tabeli. Widzimy tabelę Update Table Ledger i tabelę historyczną. Identyfikator widoku, który został wygenerowany, zaraz go pokażę. Informacja o tym, czy czasem nie jest to tabela już skasowana i z Dropped Ledger Table. Wrócę do tej kolumny na samym końcu tej demonstracji. Tak naprawdę w tej tabeli ledgerowej pojawiły się 4 dodatkowe kolumny, które nie są widoczne, dlatego że te kolumny są domyślnie ukryte. Mogę jednak je odwołać się do tych kolumn. W tym momencie widzę nie tylko informacje o poszczególnych pracownikach, ale też identyfikator transakcji, która wstawiła ten rekord, a także skasowała albo zmieniła, identyfikator operacji w ramach tej transakcji. Ja wykonałem pojedynczą operację insert, a więc identyfikator transakcji jest ten sam dla każdego z 10 wierszy. No a tutaj widzimy od 0 do 9.
I ostatnia kolumna to identyfikator operacji w ramach transakcji, która kasowała ten wiersz. Te dwie kolumny będą zawierać jakiekolwiek dane dopiero wtedy, kiedy będziemy analizować tabelę z historią zmian, bo pamiętajmy, że ta tabela ma identyczną strukturę, a więc składa się też z tych czterech kolumn. Stawiam dodatkowe dwa wiersze, po to, żeby można było wyraźnie rozróżnić właśnie tą pierwszą transakcję, która wstawiła 10 rekordów i drugą transakcję o innym identyfikatorze 01. To indeks poszczególnych operacji w ramach tej transakcji. Jak wspomniałem, został też wygenerowany widok. Ja mogę wyszukać go poprzez sprawdzenie widoku systemowego SysViews i wyszukanie tych obiektów, które zawierają employee w nazwie. No i jest employee rate z dodanym sufiksem ledger. Sprawdźmy, co w tym widoku się znajduje. Może najpierw w ten sposób. Widok ten zawiera informacje zapisane w tabeli wraz z informacją o identyfikatorach transakcji, które utworzyły te wersje danych, ale dodatkowo znajdziemy tutaj też rodzaj operacji, czyli insert, operacja wstawienia. Jeśli zmodyfikuję dane czy skasuję, zobaczę w przypadku kasowania delete, w przypadku modyfikacji delete i insert, bo tak reprezentowana jest w tym widoku operacja zmiany wiersza. Czyli ten widok daje nam możliwość podglądu danych tabeli wraz z informacjami z tabel z historią zmian. Żeby wyszukać wszystkie tabele ledgerowe, tabele z historią zmian i tego typu widoki, wykonajmy powyższe zapytanie pochodzące z dokumentacji. No i zobaczmy employee rate history i tutaj employee rate ledger. Ten powyższy wiersz to ślad po tabeli, którą utworzyłem na samym początku, a następnie skasowałem, ponieważ nazwa tej tabeli z historią zmian mi nie odpowiadała. Jak wspomniałem, tego typu tabele ledgerowe nie są do końca usuwane z bazy danych. Są one ukrywane przez użytkownikiem i nazwa jest zmieniona właśnie w ten sposób. Wrócimy do nich jeszcze pod koniec. Sprawdźmy, jak wygląda definicja tego widoku, czyli co tak naprawdę dzieje się wtedy, kiedy odczytuję zawartość widoku. Tak naprawdę jest to połączenie trzech operacji select. Ja tutaj skopiowałem widoczną w tym miejscu definicję i jak widać w tym widoku, ten widok odwołuje się do oryginalnej tabeli, tej tabeli ledgerowej, wskazując jako typ operacji, może wykonam tą instrukcję, jako typ operacji insert, bo są te dane, które się w tabeli znajdują. Następnie łączy ten wynik, wylicza sumę zbiorów, z employee history, odczytując te wstawione rekordy i skasowane dwa, czyli delete. Zobaczymy tutaj odpowiednie rekordy po jakiejkolwiek zmianie. Przejdźmy więc do zmiany. Zmienię dwa rekordy. Pracownika ID 1 i ID 2. Temu pierwszemu podwyższę stawkę o 50%, a temu drugiemu dwukrotnie zwiększę tą stawkę. I teraz zobaczmy, tabela employee rate zawiera podwyższone stawki dla tych dwóch rekordów. A wtedy, kiedy sprawdzę identyfikatory transakcji, okaże się, że wcześniejsze wstawione rekordy 5875, tak? Tutaj te dwa pierwsze rekordy to inne identyfikatory transakcji. Dodatkowo, jeśli przeanalizuję sobie tabelę z historią, znajdziemy tutaj dwa rekordy, bo te dwa wiersze zostały zmienione, tak? Widzę poprzednią wersję, zarówno pracownika ID 1, jak i pracownika ID 2, ledger start transaction ID, czyli ta pierwsza operacja wstawiająca 10 wierszy do tej tabeli, i ledger end transaction ID, to są te dwa update'y, które przed chwilą wykonałem. Tak identyfikowane są te transakcje. Zobaczmy, co się wydarzy, jeżeli dane zostaną skasowane. Skasuję tylko jeden z wierszy, ten OID 10. W tabeli employee rate nie znajdziemy już wiersza, oczywiście OID 10. A jeżeli dodamy dodatkowo select odczytujący tabelę z historią, to tutaj pojawił się kolejny, trzeci rekord. Ten rekord właśnie skasowany. Czyli to mamy poprzednią wersję wiersza, zmienionego poprzez operację update, a tutaj mamy informację o skasowanym rekordzie.
Wspomniałem jednak, że ten wygenerowany widok prezentuje informacje o rodzaju operacji. To jest widok Employee Ledger. W tym momencie widzimy poszczególne operacje, insert, delete. Żeby się upewnić, czy dane są posortowane poprawnie, użyję kolumny Ledger Transaction ID i Ledger Sequence Number. Po to, żeby zobaczyć chronologicznie najpierw te wstawionych 13 rekordów, identyfikator transakcji ten sam, a później wstawianie dodatkowych dwóch wierszy, to są te dwie pozycje, dwa inserty w ramach 5878. No i następują aktualizacje danych, czyli transakcja 5879, insert i delete. Wstawienie nowej postaci wiersza, to jest ta zwiększona stawka, i delete, skasowanie poprzedniej. To samo dla wiersza OID2, który zmienialiśmy, tutaj podnosiliśmy stawkę dwukrotnie, a więc z 9,50 ta wersja została skasowana na 19, insert. Ten ostatni rekord został skasowany, dlatego widzimy tylko informację o operacji delete. A co, gdybym spróbował skasować wiersz nie korzystając z delete, a truncated table? Odpowiedź jest prosta, ta operacja zostanie zablokowana, dlatego że system versioning tables, czyli te same tabele, na których opiera się mechanizm temporal tables, nie wspierają, tam też zresztą nie wspierają operacji truncate. To, na co warto zwrócić uwagę już przy pierwszym zetknięciu się z tym mechanizmem, to widok systemowy SysDatabase Ledger Transactions. Zawiera on informacje o wszystkich transakcjach w tabelach typu Ledger. Tutaj widzimy identyfikatory transakcji, które mogą się wydać nam znajome, wraz z informacją, kiedy ta transakcja została zatwierdzona i jaki login wykonał tą zmianę. Te dane możemy łatwo połączyć z widokiem Employee Rate Ledger na podstawie właśnie identyfikatora transakcji, aby zobaczyć nie tylko czas, kto wykonał tą zmianę, ale także informacje o zawartości poszczególnych wierszy, jaki to był rodzaj operacji itd. Przyszła pora na skasowanie tabeli ledgerowej. To operacja drop table. Wykonaliśmy już ją wcześniej. Nie jest ta operacja w żaden sposób zablokowana, jak w przypadku tabel temporal, ale tak jak wcześniej już na to zwróciliśmy uwagę, pomimo że na liście tabel nie ma już employee rate, to wtedy, kiedy sprawdzę w SysTables wszystkie tabele, które gdzieś w nazwie mają employee, a niekoniecznie zaczynają się od tego łańcucha znaków, zobaczymy już nie jedną, a dwie, czy nawet trzy takie tabele. Dlaczego trzy? Bo ja wcześniej na samym początku utworzyłem tabelę ledgerową, a potem ją skasowałem, a następnie utworzyłem kolejną tabelę ledgerową, na której pracowałem aż do tego momentu. I dopiero ta druga tabela zawierała jakieś dane, które były modyfikowane, czyli tabela z historią zawierała dla niej jakieś dane. Tak, czyli te tabele są tutaj przechowywane w jednej z ostatnich kolumn atrybutów tego widoku SysTables. Znajdziemy informację, że is dropped ledger table z jedynką. Tak? Czyli informacja, że są to właśnie te skasowane dane. Tutaj tabela z historycznymi wersjami, a tutaj tabela ledgerowa. Bezpieczeństwo danych to z oczywistych względów zawsze ważna cecha brana pod uwagę podczas porównywania różnych systemów bazodanowych czy sposobów na przechowywanie danych. SQL Server oferuje zestaw uprawnień pozwalających zabezpieczyć dane na poziomie schematu, tabeli, kolumny, a nawet wiersza row level security. Dostępnych jest też kilka sposobów szyfrowania danych w plikach bazy, ale także Always Encrypted, który szyfruje dane, zabezpiecza je w pamięci operacyjnej. Wspomniany w jednym z poprzednich filmów dotyczących nowości w SQL-u 2022, Dynamic Data Masking pozwala maskować, zabezpieczać dane, upraszczać wyświetlanie wrażliwych danych w aplikacji. Jednym z wyzwań jest jednak cały czas zabezpieczanie danych przez modyfikacjami wykonanymi przez administratorów, czy innych użytkowników o wysokich uprawnieniach, a także upewnienie się, że dane nie były modyfikowane poza
osoby, które są dopuszczone do tych zmian w organizacji czy w organizacjach, które dzielą się wrażliwymi danymi właśnie poprzez korzystanie z tej samej bazy SQLowej. Ledger daje możliwości nie tylko w zakresie śledzenia historii zmian, ale także zapewnienia, że nikt nie modyfikował danych bez naszej wiedzy. To wszystko bez potrzeby jakiejkolwiek modyfikacji aplikacji. Dane historyczne, poprzednie wersje, są dostępne w relacyjnej postaci, co pozwala na ich łatwą analizę, audyt itd. Wygenerowany widok Ledger tworzony jest automatycznie dla każdej tabeli. Prezentuje on dane z tabel ledgerowych i powiązane informacje z transakcji. Systemowy widok Sys Database Ledger Transactions zawiera informacje o wszystkich transakcjach w tabelach typu ledger w bazie danych. Więcej o danych zapisanych właśnie w tym widoku w kolejnych prezentacjach dotyczących Ledger w SQL Server 2022, a także SQL Database, bo mechanizm ten już od jakiegoś czasu dostępny jest w chmurze publicznej Microsoftu. Jeśli spodobał Ci się ten film, proszę o kliknięcie kciuka w górę i zasubskrybowanie kanału. Do zobaczenia.